Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurko Nesur. I jeżeli taki widok takiego sitka, które teoretycznie jest używane do odsiewania cynamonu albo cukru pudru w kawiarni wam się gdzieś kiedyś przewinął, ale nie w kontekście przesiewania cynamonu albo cukru pudru, albo posypki kakaowej na wasze cappuccino, no to jesteście w dobrym miejscu, ponieważ przybywam wam z pomocą i odpowiedzią, dlaczego w ogóle coś takiego może mieć sens. I czy w ogóle faktycznie sens ma? To jest sito marki De'Longhi, które ma jakieś tam oczko. I do pewnego stopnia jest sens używać to, żeby przesiać sobie kawę po zmieleniu. I dlaczego? Kwestia jest taka, że To jest kwestia, która zresztą pojawia się raz na parę lat, wydaje mi się, jest taka kolejna fala popularności tego zagadnienia wśród baristów i wśród entuzjastów kawy. Czy powinno się przesiewać kawę po zmieleniu? Ponieważ niezależnie od tego, jak fantastyczny mechanizm mielący mielibyśmy w młynku, młynek oczywiście będąc urządzeniem odpowiedzialnym za to, żeby ziarno kawy pokruszyć na mniejsze kawałki, czy też jeżeli mamy młynek udarowy, to w ogóle porozcinać je na mniejsze kawałki. Kwestia jest taka, że oczywiście to nie są kawałki, które są identycznego kształtu, ponieważ one będą się kruszyć w miarę jakiejś tam przestrzeni, przez które muszą się przecisnąć, żeby wypaść z tego młynka. Natomiast to wszystko będą pewne trójwymiarowe kształty, które będą mniejsze lub większe i będą się mieściły w pewnym zakresie, ale nie będą one wszystkie takie same. Co to znaczy z punktu praktycznego, jeżeli chodzi o parzenie kawy? Znaczy to tyle, że drobinki kawy, które są mniejsze, będą szybciej nasiąkały wodą, drobinki kawy, które są trochę większe, będą wolniej nasiąkały wodą i będą wolniej oddawały z siebie swoje substancje chemiczne, które chcemy z nich wyciągnąć, żeby osiągnąć napar. To może znaczyć tyle, że, i to znaczy tyle zazwyczaj, że ten najdrobniejszy pył kawowy, który dostajemy, będzie się przeparzał, natomiast te największe kawałki, kamyczki, boldery tak zwane po angielsku, będą się nie doparzać. Jeżeli udaje nam się za każdym razem osiągnąć, mimo tego, że część naszej kawy się przeparza, a część się nie doparza, jeżeli mimo to udaje nam się osiągnąć napar, który jest ciągle zbalansowany i dobry, no to wszystko fajnie, ale nie zawsze to jest kwestią. I o ile te duże drobinki kawy, które się nie doparzają, nie zmieniają smaku jakoś strasznie mocno w negatywny sposób, o tyle te najdrobniejsze, które się bardzo mocno przeparzają, zmieniają smak kawy w dosyć negatywny sposób. Jakiś czas temu, jeszcze jak pracowałem w 2014-15 w kawiarni w Polsce, faktycznie jeżeli robiliśmy kawy pod metody przelewowe, mimo tego, że mieliśmy bardzo dobrej jakości młynek, to jeszcze ciągle się część tego najdrobniejszego pyłu odsiewało. Nie pamiętam, czy to było dokładnie takiego samego typu sito marki De'Longhi, jakie mam tutaj, czy to było troszeczkę bardziej drobnoziarniste sito, ale część tej najdrobniejszej frakcji się odsiewało. Co wiąże się też z pewnymi problemami, bo oczywiście jeżeli mielimy 30 gram kawy i musimy z tego odsiać 2 do 3 gramów kawy, żeby pozbyć się tej najdrobniejszej frakcji naszego przemiału, no to pozbywamy się praktycznie 10% kawy, która okazuje się potem być zupełnie bezużyteczna, bo to się po prostu wywala i to się nie nadaje do niczego, ponieważ te najdrobniejsze drobinki zmielonej kawy są jeszcze drobniejsze niż kawa pod espresso, więc jeżeli ktoś nie chce od razu robić sobie kawę po turecku, po zrobieniu sobie dripa, no to taką kawę się po prostu się wyrzuca zazwyczaj. Więc nie dość, że płacimy bardzo dużo pieniędzy za kawę, która jest wysokiej jakości, to jeszcze dodatkowo 10% tej kawy, czy też około 10% tej kawy wywalamy po prostu do śmieci. Dodatkowo, jeżeli zaczynacie mielić troszeczkę drobniej i z troszeczkę większą jakością, to okazuje się, że takie sito typu De'Longhi, typu dispenser do cynamonu, typu dispenser do cukru pudru i innych takich posypek, takich rzeczy, będąc sitem, które nie ma konkretnego rozmiaru dziury, że tak powiem, staje się sitem, które jest po prostu bezużyteczne, ponieważ zaczyna wam odsiewać też bardzo dużą część tego, czego wcale odsiewać nie chcecie. I tutaj przychodzi z pomocą sita laboratoryjne. Znaczy zresztą tak,
jeżeli nie chcecie wchodzić w jakieś super głębokie wyszukiwanie sobie sklepów, które sprzedają osprzęt analityczny do laboratoriów, możecie sobie kupić produkt, który nazywa się Kruwe, ponieważ jest firma wycelowana w entuzjastów kawy, którzy chcą się w takie rzeczy bawić, które takie sita robi. I tam macie wtedy trzy pojemniki, w których są dwa sita i macie z jednego sita odsiane najgrubsze kawałki przemiału i z drugiego sita macie odsiane najdrobniejsze kawałki przemiału, a to, co wam zostaje po środku, to są drobinki, które mieszczą się w pewnym konkretnym zakresie wielkości. I przy okazji Kruwe robi dużo różnych rozmiarów filtrów, które mają bardzo konkretny, bardzo precyzyjnie wycięty w tym sicie rozmiar oczka. Minus takich rozwiązań jest taki, że te filtry Kruwe kosztują obrzydliwie duże pieniądze. To jest inwestycja w stylu 150-160 funtów w Wielkiej Brytanii, więc nawet nie wiem, ile to w Polsce kosztuje, no ale 5-6-7 stów pewnie trzeba za takie rozwiązanie wydać i jest to bardzo dużo pieniędzy, szczególnie, że będziecie jeszcze potem wywalać pieniądze na to, że będziecie wyrzucać część ze swojej drogiej kawy do śmieci. Także jest to inwestycja dla super zajawkowych ludzi, podejrzewam, jeżeli chcecie robić takie rzeczy w domu, albo dla kawiarni, która w jakiś tam sposób może sobie to wpisać do pewnego stopnia w koszty po to, żeby osiągać jeszcze lepszej jakości napary, jeszcze bardziej ujednolicone i jeszcze bardziej powtarzalne, ponieważ w kawiarni musimy pamiętać o tym, że to musi być powtarzalne, musi być ujednolicone, profil smakowy, nie może być tak, że jednemu klientowi sprzedamy kawę, która jest super zaparzona, a drugiemu klientowi sprzedamy kawę, która jest niedoparzona albo przeparzona. Także w takich warunkach kawiarnianych ma to jakiś sens. W warunkach domowych, jeżeli jesteście super zajawkowiczem, takim jak ja, to zawsze znajdziecie uzasadnienie, dlaczego takie pieniądze jest warto wydać. Ja uzasadnienia na kupowanie zestawu Kruwe nie znalazłem, znalazłem natomiast uzasadnienie na kupno filtra marki Talisman. Filtr marki Talisman numer 60, czyli jest to sito, którego oczka, jeżeli tylko aparat mi w ogóle ustawi ostrość nawet na to sito, te oczka mają rozstaw 200 mikronów. 200 mikronów to jest pewnie liczba, która niewielkiej ilości ludzi mówi w ogóle cokolwiek, ale powiedzmy sobie, że 200 mikronów to jest około rozmiaru, który moglibyśmy używać pod espresso. Oczywiście wiadomo, że te drobinki kawy, które mamy, są trójwymiarowymi kształtami i wszystko, co jest rozmiaru 200 mikronów, nie będzie w stanie, tuśmy troszeczkę mniejszego niż 200 mikronów, nie będzie w stanie się przez takie sito przysypać, także... Także mamy tutaj jakiś procent szansy na to, że drobinki, które są dużo mniejsze niż 200 mikronów, przez to sito przejdą. I drobinki, które są około 200 mikronów, jeszcze w tym sicie zostaną, no a drobinki, które są większe niż 200 mikronów, oczywiście, że w tym sitku zostaną. Ja sobie to sitko kupiłem jakieś pół roku temu, kiedy używałem młynka ręcznego i byłem trochę niezadowolony z tego, jak duży rozrzut w smaku mam w napalach, które produkowałem. I zacząłem robić faktycznie 10% odsiewu, gdzie z naparu 500 ml, czyli z dozy 30 gram, odsiewałem 3 gramy. Czyli mieliłem 33 gramy i odsiewałem około 3 gramów najdrobniejszego pyłu, który był po prostu tak drobny jak kurz praktycznie, więc on się do niczego zupełnie nie nadawał. I faktycznie w smaku te napary zrobiły się diametralnie lepsze, diametralnie bardziej powtarzalne i diametralnie przyjemniejsze. Czy ja jestem zadowolony z tego, że za każdym razem musiałem wywalać 10% tego, co przemieliłem do zlewu, czy też do śmietnika? No nie jestem z tego zadowolony, ale ja jestem jednym z takich ludzi, którzy są w stanie zainwestować dodatkowe pieniądze po to, żeby kawa była smaczniejsza, ponieważ kawa to nie jest dla mnie coś, co tylko dostarcza mi kofeiny, ale to jest też coś, co ma smakować w taki sposób, jaki ja chcę, żeby ona smakowała, a oczekiwania wobec kawy, które piję, mam dosyć wygórowane. Także sito za 15 funtów, czy też za 20 funtów, zamiast zestawu sit za 150 funtów, było tutaj rzeczą, która mnie uratowała. Oczywiście, jeżeli mamy młynki wysokiej jakości, to procent tego najdrobniejszego pyłu, który wychodzi nam z takiego przemiału, będzie dużo mniejszy. I tutaj na przykład IK43, który jest takim sztandarowym, ogromnym młynkiem z 10-centymetrowymi prawie że żarnami, mieli kawę w taki sposób, że tam tego pyłu takiej super drobnej frakcji są mikroskopijne ilości, ale nie każdego stać na to, żeby wydać 12 tysięcy złotych, żeby sobie kupić do domu młynek i się bawić w takie rzeczy. Także
To jest, powiedzmy, największa wada tanich rozwiązań do mielenia kawy, że jeżeli dochodzicie do pewnego stopnia wtajemniczenia i macie podniebienie, które wymaga dosyć dużo od tego, co parzycie, to musicie zacząć się też bawić i w takie rzeczy. Oczywiście im więcej, im wyższej jakości żarna macie w młynku, im większe żarna, im lepiej dopasowane i tak dalej, tym bardziej będziecie ten te kwestie rozwiązywać. Natomiast jeżeli macie młynek ręczny, nawet takiej dobrej jakości jak Feld 47, którego ja ciągle używam, to cały czas takie młynki ręczne są w stanie produkować dosyć dużo pyłu. I na to rozwiązaniem może być na przykład kupno takiego sita albo dwóch, żeby odsiać sobie tą maksymalnie drobną frakcję przemiału, które dostajecie. Także, czy sitka mają jakikolwiek sens? No mają. Mają sens, który jest pomocny, aczkolwiek jest to też sens, który jest trochę smutny, ponieważ no, nikt nie chce marnować 10% tej kawy, za którą i tak już musieliśmy zapłacić bardzo dużo pieniędzy zazwyczaj. Także to na takim słodko-gorzkim akcentem, powiedzmy, żegnam się z wami na dzisiaj. To tyle, co miałem dla was w tym odcinku. Pozdrawiam, mówię do was Knurkonesur.